Witajcie kochani, mamy dzisiaj pełen radości dzień ze względu na to, że już zaraz w tej wannie 7 osób zanurzy się w Jezusa Chrystusa. Przyjmie chrzest wodny w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Chrzest wodny to nie jest zanurzenie się w jakiejś denominacji. To nie jest chrzest na przynależność do jakiejś denominacji, czy to do ewangelicznej, protestanckiej, katolickiej. Chrzest wodny to nie jest żaden rytuał. Chrzest wodny jest to tylko i wyłącznie uzewnętrznienie naszej wcześniejszej wewnętrznej decyzji, że chcemy za Chrystusem podążać i że chcemy pogrzebać nasze stare życie. List do Rzymian, 6 rozdział, 7 werset mówi tak. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc my umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. I tutaj właśnie, w tej wodzie chrztu, przez decyzję umrze 7 osób i zacznie żyć dla Jezusa Chrystusa. To jest właśnie chrzest wodny. Chrzest w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Śmierć dla swojego starego życia, dla swojego ja, dla swojego egoizmu, dla swoich osobistych planów, ambicji, a następnie zmartwychwstanie do nowego życia, by żyć już tylko i wyłącznie dla naszego Zbawiciela i Króla, dla naszego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który za niedługo wróci na ziemię. Alleluja! Niech Alleluja Bogu brzmi. Niech Alleluja Bogu brzmi. Niech Alleluja, niech Alleluja, niech Alleluja Bogu brzmi. Jezus zmartwychwstał, chwała Mu. Jezus zmartwychwstał, chwała Mu. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich tych, których Ty zrodziłeś do nowego życia i którzy dzisiaj się będą chrzcić. Dzisiaj taki troszeczkę luźniejszy materiał. Chciałbym po prostu podzielić się tym, co Bóg czyni w ostatnich latach, odkąd ja zacząłem tą działalność tutaj na social mediach, kiedy zacząłem działać, głosić Ewangelię na TikToku, czy to na YouTubie, czy na Instagramie. I między innymi owocem właśnie tej ewangelizacji są między innymi te chrzty, które możecie oglądać na tych filmach. Aga, siostro umiłowana, cieszę się, że mam ten przywilej, żeby Ciebie chrzcić na podstawie wyznania przede wszystkim Twojego serca, ale tutaj też z Twoich ust, wyznania, którego dokonałeś przed całym Kościołem. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, w imię Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Alleluja! Będę się za Ciebie jeszcze. Jest to dla mnie naprawdę niezwykłą radością. Modliłem się, żeby taki czas nadszedł do Polski. Naprawdę oczekiwałem tego czasu. Wołałem do Pana o to, żeby wzbudzał On coraz większy głód w młodych ludziach, ale nie tylko w młodych ludziach. Głód siebie samego, głód poznawania Słowa Bożego. I to jest to, co możemy oglądać właśnie w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. Dziękujemy Bogu za Ciebie, Rysiu. Na podstawie Twojej wiary, wiary Twojego serca przede wszystkim i wyznania Twoich ust tutaj przed Kościołem. Podsuń się troszeczkę tutaj do przodu jeszcze. Ja Ciebie, bracia, chrzczę w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Alleluja! W zeszłym roku ochrzciliśmy ponad 60 osób. Ja wiem, że to są tylko cyfry, ale każda cyfra, im większa, tym bardziej cieszy, dlatego że za tymi cyframi kryją się konkretni ludzie, kryją się konkretne historie, konkretne nawrócenia, pojednanie się małżeństw, uzdrowienia relacji, uzdrowienia ciała. Jest to coś cudownego. Przez ostatni rok naprawdę miałem możliwość poznania ogromnej ilości ludzi, z którymi połączył mnie Bóg.
ale nie jest to coś tylko i wyłącznie, co dzieje się w moim życiu. Obserwuję to w życiu wszystkich ludzi, którzy naprawdę w takiej prostocie serca postanowili głosić Ewangelię, postanowili pójść za Jezusem, postanowili oddać Mu kierownicę swojego życia, postanowili dać Mu się poprowadzić. I oni również to wszystko obserwują. Dzieje się to bardzo często poza kościołami takimi denominacyjnymi. Bardzo dużo ludzi się nawraca poza kościołami właśnie poprzez social media, oglądając filmy na TikToku, oglądając filmy na YouTubie, będąc poruszani do tego, żeby nagle zacząć czytać Biblię. Wiele ludzi rodzi się na nowo, czytając swoją Biblię i mając właśnie poprzez czytanie Biblii takie osobiste spotkanie z Bogiem. Oczywiście jest to połączone również z pragnieniem ich serca, bo to jest bardzo ważne, żeby chcieć poznać Boga, żeby chcieć, żeby On przyszedł do naszego życia. Mówię to również dlatego, że bardzo wiele osób pyta mnie, w jaki sposób się nawrócić, w jaki sposób rozpocząć tą swoją przygodę z Bogiem. I to jest naprawdę bardzo proste. Zacznij czytać swoją Biblię, zacznij czytać Biblię od Nowego Testamentu. Jedna z osób, którą chrzciliśmy właśnie tydzień temu w Wieliczce, zaczęła czytać Ewangelię Jana. Miała bardzo duże opory przed tym, żeby zacząć czytać Biblię, ale kiedy zaczęła z otwartym sercem czytać Ewangelię Jana, Chrystus przyszedł do jego życia, Chrystus mu się objawił, Chrystus zajaśniał w jego sercu i dał mu tą pewność, że on jest zbawiony. Mowa tutaj o Mateuszu, którego chrzciliśmy właśnie tutaj na tym nagraniu i którego serdecznie pozdrawiam. Kochani, życie z Bogiem naprawdę nie jest skomplikowane. To my to komplikujemy swoją teologią, swoimi po prostu wszystkimi tymi naleciałościami religijnymi, które przyjęliśmy od dziecka, którymi byliśmy karmieni. Jeśli chcesz się nawrócić, jeśli chcesz poznać Pana Jezusa Chrystusa, wyrzeknij się wszystkiego, co do tej pory o Nim wiedziałeś, jeśli nigdy się z Nim osobiście nie spotkałeś. I zacznij po prostu z czystym sercem, z czystym umysłem, bez żadnych religijnych naleciałości, zacznij czytać Nowy Testament. I zobaczysz, że Bóg przyjdzie i zacznie Ci to wyjaśniać i da Ci pewność, że jesteś zbawiony, że Jezus Chrystus jest Panem. I rozpocznie się najbardziej niesamowita przygoda w Twoim życiu. Naprawdę, życie z Bogiem jest proste. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że jest Was tutaj coraz więcej. Pojawia się Was bardzo dużo, piszecie komentarze. Dziękuję za ponad 3000 subskrypcji na tym kanale. To jest dopiero początek tego wszystkiego, co Bóg włożył mi w serce. Więc błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i mam nadzieję, że niektórych z Was przyjdzie mi również poznać na żywo, na polu bitewnym tego królestwa, które zdobywamy dla Pana Jezusa Chrystusa. To jest cel naszego życia. Zdobywanie królestwa dla Niego. Amen. Do usłyszenia.